Cześć, z tej strony Marcin. 12 zadanie z książki Teraz matura, arkusze maturalne, poziom podstawowy, arkusz czwarty. Zadanko jest takie. Suma liczb spełniających równanie x minus 1, 1 minus x, x plus 1 do kwadratu równa się 0 jest równa. Po pierwsze, co to jest liczby spełniające równanie? To są po prostu rozwiązania, a ich suma, no to trzeba je będzie dodać, tak? Czyli trzeba policzyć te rozwiązania, rozwiązać to równanko, no i później dodać te rozwiązania. Oczywiście, żebyście czasem nie wpadli na bardzo fajny, mądry pomysł, to sobie wszystko wymnóżmy tu wzór skróconego mnożenia, bo powstanie Wam tego wielomian. W tym przypadku to będzie czwartego stopnia. No i się zamotacie, tak? To już jest, ten wielomian jakby już jest rozłożony na czynniki, a więc ja go sobie przepiszę, czyli mam tak, x minus 1, 1 minus x oraz x plus 1 w nawiasie do kwadratu i to ma być równe 0. No i mamy coś razy coś równa się 0. Wystarczy, że jeden z tych cośów będzie 0, to całość się wyzeruje, nie? Bo jeżeli to będzie, to będzie 0 razy coś tam, 0. Jeżeli tu będzie 0, no to wyzeruje, a jeżeli tu będzie 0, to tamto się to wyzeruje, tak? Mam nadzieję, że to jest jasne. No więc mamy tak, że z tego otrzymujemy, że x minus 1 równa się 0. Dodamy sobie jedyneczkę, a więc x równa się 1. Pierwsze rozwiązanie. Z tego 1 minus x równa się 0. Odejmiemy jedynkę. Minus x równa się żadne 0, tylko minus 1. I pomnożymy przez minus 1, a więc x równa się 1. OK? I kolejne, czyli x plus 1 do kwadratu. Jakiś taki kolorek, albo o, taki będzie fajny. Dlaczego? Bo tu będzie sprzeczność. X plus 1 w nawiasie do kwadratu równa się 0. No liczba podniesiona do kwadratu jest 0, jeżeli to w środku jest 0. Czyli tak ma być. Tak? No to odejmijmy jedynkę. Tak? Trzecie rozwiązanie. Suma liczb spełniających równanie. I teraz, żebyście się czasem nie pomylili. Bo to nie będzie 1 plus 1 minus 1, czyli 1 plus 1 to jest 2, minus 1 to jest 1. To nie będzie C, tylko to będzie B. Ponieważ liczby, które spełniają to równanie, to jest jedyneczka i minus jedyneczka. Koniec. No bo to jest ta sama liczba, tak? To ją raz tylko liczymy. A więc jeżeli będziemy mieli 1 plus, o, minus 1, wyjdzie 0, więc poprawną odpowiedzią do naszego zadania jest odpowiedź B. Tak, więc tu był taki mały haczyk, na który ktoś się tam mógł naciąć. No ale tyle, nie? No. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Jak masz pytania, śmiało w komentarzach, a ja lecę do następnego zadania. Cześć!